Policja zajmuje się sprawą szczególnego zainteresowania podlaskich internautów fantastyką w weselu Stanisława Wyspiańskiego. Na kilka godzin przed rozpoczęciem testów maturalnych z języka polskiego na wyszukiwarkach internetowych najpierw królowały wymienione słowa kluczowe, aż wreszcie pojawił się w sieci temat w pełnym brzmieniu. Jeśli okaże się, że nastąpił przeciek, powtórka z podstawowej wersji testu sprawdzającego wiedzę z języka ojczystego może okazać się nieunikniona. W suwalskich szkołach publicznych do matur przystąpiło nieco ponad 760 osób. To szczególna edycja sesji maturalnej. Odbywa się miesiąc później niż zazwyczaj. Maturzyści muszą poddać się rygorom sanitarnym, a ich wiedza w ostatnich tygodniach utrwalana była w warunkach iście niecodziennych podczas zdalnej nauki i samodzielnej pracy. Wspomniany reżim sanitarny sprawił, że niektórzy abiturienci rozwiązują testy pod okiem nie tylko znanych sobie nauczycieli. Na przykład w Zespole Szkół nr 1 do komisji nadzorujących powołano aż 16 osób z zewnątrz. Ubiegłoroczna matura naznaczona była najpierw strajkiem nauczycieli, a potem licznymi fałszywymi alarmami bombowymi. Tegoroczna upływa pod znakiem epidemii. Wprawdzie maturzyści mogą rozwiązywać zadania testowe bez osłon, ale komisje pracują w maseczkach lub przyłbicach oraz rękawiczkach. Wszyscy, zgodnie z zaleceniem głównego inspektora sanitarnego, przed wejściem na salę egzaminacyjną muszą starannie zdezynfekować dłonie. Jak nas zapewnił ratusz, testy dotarły do szkół na czas i z zachowaniem zaleceń sanitarnych.